Ma bardzo dużo miejsca. Capone niekryty. Capone, dośrodkowanie w pole. Karny Grygiel i mamy pierwszą bramkę! 1-0 właśnie w taki sposób. Amfutbolowa reprezentacja Polski wychodzi na prowadzenie. Świetnie dostrzegł tam Kamila Grygiela. Christian Capone, mamy 1-0. Spokojnie do Piotra Mizery. Będą tam szukali wolnych przestrzeni teraz nasi napastnicy. Jest troszeczkę wyżej kapitan naszej reprezentacji Przemysław Świercz. Rosiek, dośrodkowanie w pole. Karne! I mamy drugą bramkę. Jest 2-0. Wyskoczyli tam w górę polscy kibice. Teraz Kamil Grygiel na boisku za Dawida Dobkowskiego, który już biega w pole karne. Jego warunki fizyczne muszą tutaj dać co najmniej jeszcze jedno jego trafienie. Nigdy nie przypuszczałem, że tutaj Kamil Grygiel, uwaga, bo jest Bartosz Łastowski. Świetna okazja dla Polaków i trzeci gol. Polski Messi, Bartosz Łastowski. Mamy 3-0. Fantastyczna bramka, fantastyczna akcja Polaków. Kolejny stały fragment gry i kolejne trafienie. Odznowienie z autu rozpoczną biało-czerwoni, a konkretnie Przemysław Świercz. Jest w polu karnym Łastowski. Wybiegł też Grygiel. Przemysław Świercz, uwaga, będzie bramka, jest bramka. Brawo, i mamy dublet. Mamy dublet, Bartosz Łastowski, świetnie dopatrzył go tam Przemysław Świercz. Kolejny stały fragment gry, kolejna bramka Polaków. Krystian był przed świetną okazją, ale to podanie okazało się trochę niewycelowane i niestety okazało się to podanie za plecy. Czy to będzie gol? No jest. Niestety. W debiucie Mateusz Ślusarczyk pakuje piłkę do własnej siatki. To już doliczony czas gry. Jest jeszcze Dobkowski uderzenie, ale trafił w nogę Salvadore Lamani. To jest ostatni akcent tego spotkania. Polacy w pierwszym meczu 2019 roku pokonują Włochów 4-1.